Cześć, witam Ciebie w kolejnej części. Dzisiaj zakodujemy sobie widok pierwszej karty, w której będziemy wpisywać państwo, dla którego będziemy chcieli na początku wyszukać dane na temat populacji, a następnie stworzyć wykres na ich podstawie. I w naszym divie z klasą row tworzymy kolejnego diva z klasą call-12, czyli będzie zajmować 100% szerokości oraz MT-5, czyli margin top. W środku tworzymy diva z klasą card i w naszym całym divie z klasą card będziemy umieszczać treść karty. Na początku powinien się znaleźć div z klasą card header. Na razie ustawimy sobie treść na tytuł. A poniżej stworzymy diva z klasą CardBody. I tutaj będzie treść naszej karty. Od razu ustawimy sobie jeszcze klasę Row, abyśmy znowu w środku mogli tworzyć bootstrapowe kolumny. Na razie wpiszemy sobie XYZ. Możemy w tym momencie zobaczyć, jak wygląda przeglądarce. Jak widzimy, mamy tytuł, ładnie już wszystko ostylowane dzięki bootstrapowi oraz w cardbody treść XYZ. Zmienimy sobie tytuł od razu na nasz docelowy. Wprowadź poniżej szukane państwo, na przykład Poland, Spain, Germany. Niestety API wymaga tego, aby państwo podawać w języku angielskim. I od razu wyżej zaimplementujemy sobie ikonkę. Skorzystamy z font awesome, które parę części temu zaimplementowaliśmy w bibliotekę. Wchodzimy na stronę, następnie w icons. I mamy całą masę dostępnych ikonek. Wyszukamy sobie users. I wybierzemy sobie po prostu users. Wchodzimy, klikamy znacznik i, automatycznie kopiuje nam się do schowka, wklejamy, zapisujemy plik, odświeżamy nasz projekt i widzimy, ikonka pięknie działa już. Ok, zajmiemy się CardBody w tym momencie. Wszystko umieścimy w znaczniku form. Dodamy klasę form inline, call-12, żeby było na całą szerokość, justify content-between, aby elementy ładnie się rozpozycjonowały same i oczywiście display flex, czyli d-flex oraz nadamy id search country. Oczywiście zamykamy nasz znacznik form i w środku będziemy tworzyć w tym momencie inputy, które będziemy szczytywać następnie w naszym skrypcie. Pierwszy input z klasą form control, call-12 i call-md-8. Dzięki temu, jeżeli mamy call-12, to na najmniejszych urządzeniach będzie zajmował 12 kolumn, na średnich urządzeniach będzie zajmował on 8 kolumn, czyli jeszcze 4 kolumny mamy do użycia w tym momencie. Type search ustawimy sobie oraz placeholder ustawimy wpisz kraj. Oczywiście do naszego inputa jeszcze dodajemy ID, dzięki któremu będziemy mogli się odwołać do niego później, nazwiemy je country. Oraz ustawimy area label wpisz kraj. Zamykamy naszego inputa. I poniżej stworzymy button z klasą btn, drugą klasą btn outline, primary. Są to klasy z bootstrapa, żeby od razu stylizować wszystko. Ustawiamy call-12 i call-md-3 i type submit. Ok, w tym momencie widzimy praktycznie gotowy nasz box.
Jak widzimy, wszystko mieści się w jednym wierszu. Pomiędzy inputem a batonem mamy minimalną przerwę i to jest ta jedna kolumna, której nie użyliśmy. W tym momencie oczywiście nic się nie dzieje po naciśnięciu szukaj, ale docelowo po naciśnięciu szukaj bez odświeżenia strony będziemy chcieli pobrać dane na temat populacji danego kraju oraz wyświetlić je na początku w konsoli, a później w karcie właśnie tutaj poniżej w ładnym wykresie. Także w tej części to wszystko i zapraszam do kolejnej części.